Cześć, witajcie. Właśnie wróciliśmy z kilkudniowego wypadu, na którym nie mieliśmy kamery, wzięliśmy starego vana i pojechaliśmy na kilka dni w góry zobaczyć się ze znajomymi. I po drodze zahaczyliśmy o kilka miejsc i właśnie dlatego włączyłam kamerę, żeby pokazać wam, że w końcu mamy te ostatnie rzeczy, których nam brakowało. Łukasz wyciągnął pierwszą rzecz, to lodówka. A to są drzwi. Okno kamperowe, na które czekaliśmy 3 miesiące. Kasia znalazła magnes na lodówkę. Jeden, ale porządny. Pamiątkowy magnes. Strasznie się cieszę. Wreszcie będziemy mieć lodówkę. Wróciliśmy teraz do suchej na kilka dni, w zasadzie na tydzień, ale uznaliśmy, że nie będziemy się wprowadzać do mieszkania, tylko zostajemy w wanie. Więc rozkładamy sobie markizę i będziemy się chillować w słońcu, pracować i chillować. A tak wygląda właśnie rozkładanie tej markizy. Musi być druga osoba, bo jedna osoba nie da rady. O, pomocna dłoń. Trzymasz mocno? Mhm. W tej nowej markizie będzie taka korbka, ja sobie będę korbował i samo to po prostu się odsunie. A w tej muszą być dwie osoby, bo inaczej nie da rady. A propos, zanim skończymy, napiszcie nam, kto z was jest już na wakacjach w kamperze, przyczepie albo w kamperwanie. Bo jeździliśmy po Polsce i widzieliśmy dzisiaj dużo kamperów i dużo przyczep. Także już podejrzewam, że część z was się tam gdzieś smaży w lipcowym słońcu. Właśnie podłączyłem wodę do toalety, do spłuczki i dzisiaj będziemy ją testować. Jakiś czas temu, na samym początku budowy, jeden z naszych widzów, którego serdecznie pozdrawiam, wysłał nam zestaw opatrunkowy. Takie szmatki do mycia ran, jak się przetnie człowiek palec. O Jezu, ile krwi. I plastry. I w ogóle taki automat do plastrów. I ja na początku sobie myślę, Boże, automat do plastrów to już jest lekka przesada. Ale popatrzcie, jakie to jest super. Zużywane, zużyte dosyć dużo. Wyciągam i od razu można naklejać taki plaster. A jeszcze, żeby wam pokazać ciekawszego coś, to jest taki plaster, którego ja w życiu nie widziałem jeszcze. Z tak bardzo długą, drugą końcówką, że można sobie owinąć kilka razy. No i nie spada taki plaster. To są takie plastry specjalnie do zakładów przemysłowych. Także jakby ktoś z was chciał, a popracujecie w takich zakładach, to powiedzcie kierownikom, żeby wam kupili coś takiego. Bo to jest naprawdę super sprawa. Polecam. Mimo że na początku nie dawałem temu wiary, to zużyłem już pół opakowania tych długich plastrów, no i kilka tych szmatek, no bo raz było tak, że na wszystkich palcach miałem plastry. Łukasz właśnie powiedział, że będzie test wody, także idziemy zobaczyć, co tam się wydarzyło. Wziąłem ręczniki na wypadek, gdyby ewentualnie pojawił się tutaj gdzieś jakiś wyciek. Także trzymajcie kciuki, żebym nie musiał ich używać. Co tam jest? Dobrze. Odkręcam lewy i włączam pompę. Dwa, trzy, cztery. Co się dzieje? Leci woda! Stop! Tacy jesteśmy gotowi na powódź. No niestety mieliśmy wyciek. Tak jak podejrzewałem, ale zapomniałem tu ręcznika podłożyć pod to. Ten zawór, który kupiliśmy, czy ja kupiłem, to jest zły zawór, bo ona odpowietrzenie tutaj. I przez to odpowietrzenie wyskakiwała woda przed chwilą.
I no nie, ten się nie nadaje, więc musimy kupić taki, który nie ma odpowietrzenia. Dzisiaj nie będzie próżnica. Bo takich rzeczy w suchej nie można kupić. Tylko na Allegro. Tutaj wszystko suche, więc tu chyba dramatu nie ma. No nic. Tyle, finish. Tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o wodę. Nic więcej nie zrobimy. Poszukiwania zaworu. Jak widzicie, następuje demontaż kuchni, ale to nie dlatego, że coś źle zrobiliśmy, tylko dlatego, że w końcu przyszła lodówka, którą wam pokazywaliśmy. Teraz będziemy ją montować, także musimy, żeby ona tam weszła, musimy zdjąć całą kuchnię, ponieważ jak już wiecie, jest dosyć wąsko tam wewnątrz. Czyli to możesz sobie ustawić jeszcze, jak się będzie otwierało? No, albo z lewej, albo z prawej. Das Möbel. Das Fridge. No wreszcie. Muszę powiedzieć, że włożenie tego zlewu to nie było takie proste, jak mi się wydawało, bo mimo że Maciek wyciął nam fajnie otwór, zmierzył wcześniej, jaka jest średnica tej misy, to niestety nie przewidzieliśmy, że producent zrobił takie wypustki, które przeszkadzają w montażu i to dosyć znamiennie. Oprócz tego miałem problem, bo mam tutaj wywiercone dwa otwory i w tych otworach będzie oczywiście kran oraz taki dozownik do płynu. Niestety też źle zrobiłem, bo nie zamówiłem od razu wywiercenia trzech otworów, bo w jednym chcemy mieć płyn do mycia naczyń, a w drugim płyn do mycia rąk, takie mydło. Więc trzeba będzie nawiercić jeszcze jeden otwór, ale to w przyszłości. Natomiast na tą chwilę, po wielu, wielu, wielu próbach i przymiarkach udało się i oczywiście wyrzynarka poszła w róg i wyjrzało wielofunkcyjne urządzenie do wycinania i udało się wyrzeźbić coś takiego, taką przedziwną po prostu tutaj dziurę, ale no teraz jest ok. Teraz jest tak, że po prostu przylega idealnie do blatu i będzie można to po prostu pociągnąć silikonem i no i będzie działać, nie? A jeżeli chodzi o tą dziurę, to umówiłem się z moim bratem i on ma firmę po prostu, gdzie mogliby panowie, tam jako pracownicy, po prostu wyciąć to. Więc muszę to za kilka dni mu tam zawieźć do firmy i on mi to wytnie, no i dopiero wtedy to zamontuje, więc na tą chwilę tyle dzisiaj z blatem. A propos dziur, to jeszcze wywiercę jedną dziurę na taki kran. To będzie kranik, z którego będzie leciała nasza pitna woda. Już jakiś czas temu wam pokazywałem, że dostaliśmy takie filtry Aquafor i to są filtry, które filtrują wodę i nawet z takiej wody zwykłej ze zbiornika można uzyskać wodę pitną. Mamy te filtry w ogóle jednego z naszych widzów, od Jędrzeja, którego serdecznie pozdrawiamy, z firmy Ekotechnika z Zabierzowa. Jędrzej się właśnie zajmuje uzdatnianiem wody. I wspólnie ze mną i z Kasią wymyśliliśmy patent, który sprawi, że będzie można bardzo niewielkim kosztem, bo to są takie filtry do domów, to nie są kamperowe, które kosztują kilka tysięcy, tylko to są filtry, które można stosować w domu i to jest kilkaset złotych tak naprawdę, w sumie wszystko, więc dużo, dużo taniej. Będzie można sobie po prostu w kamperze pić wodę z dowolnego źródła. Będzie on tutaj. Cześć.
Jak widzicie tutaj za mną, kolejny element naszej sypialni jest już przytwierdzony. Widzieliście przed chwilą także cały proces przyklejania. Była to tapeta samoprzylepna. Stwierdziłam, że nie będę się już bawiła z klejem i przykleiłam ją na zwykłej desce, a potem jeszcze na końcu wokół obiłam takerem z szywkami takimi. No i co? I gotowe. Fajnie się to prezentuje, wniesie troszeczkę koloru do sypialni, a zdecydowaliśmy się na taką deskę, ponieważ chcemy tam zostawić troszeczkę przestrzeni na stopy i wykorzystać wnękę, która była w blasze. Minęło dobrych kilka dni, odkąd nagrywaliśmy materiał, który oglądaliśmy przed chwileczką. No i dosyć sporo się u nas wydarzyło. No niestety nic związanego z budową kampera, natomiast z podróżami. Ci, którzy nas obserwują na Instagramie, to już zapewne wiedzą, że byliśmy w Chorwacji, miniony weekend spędziliśmy w Chorwacji i to była totalnie nieplanowana akcja. W czwartek dostaliśmy SMS-a od naszego przyjaciela o takiej treści, że wylot jutro rano o 9, powrót w poniedziałek do Splitu, wpadajcie. No i ja sobie po prostu pomyślałem, że no dawno nie byłem po prostu nigdzie tak się zrelaksować, tak naprawdę fest się zrelaksować, nad morzem popływać, na basenie poopalać się. Cały czas go pracujemy, mam w ogóle problemy z moim łokciem, bo no coś nadwyrężyłem i mam łokieć tenisisty. Jak ktoś wie, jak się to leczy naturalnie, to mi też napiszcie, bo po prostu mnie boli. No i trafiła się taka okazja, ci nasi znajomi mają tam swoje mieszkanie, więc nie musielibyśmy płacić za mieszkanie, no więc nie myśleliśmy zbyt długo, po prostu się spakowaliśmy, no i tego następnego dnia w piątek o 9 byliśmy już na lotnisku. No i w związku z tymi wojażami naszymi zagranicznymi i wcześniej z wyjazdem na festiwal, no ten samochód, że tak powiem, nie jest na tę chwilę użytkowany. Nasz van, który mieliśmy nim jechać nad Polskie Morze za kilka dni, nie jest gotowy, no i nie jesteśmy w stanie nim po prostu na tą chwilę pojechać. Dlatego go zabezpieczyłem, przykryłem solary, pozamykałem wszystko, pozabezpieczyłem garaż i, że tak powiem, zostawiam ten samochód na tą chwilę, na kilka dni tutaj, bo nad morze pojedziemy naszym starym vanem. Tamten potrzebuje jeszcze 10-14 dni na to, żeby go skończyć i żeby wszystkie śrubki i wszystkie rzeczy były dosłownie poprzykręcane. Mamy 4 dni do wyjazdu, bo jesteśmy już umówieni z innymi naszymi znajomymi, którzy na nas tam czekają, więc nie ma, że tak powiem, możliwości fizycznej, żebym ja to zrobił w ciągu 4 dni. No więc, żeby też się nie stresować i nie przejmować, to ustaliliśmy, że jedziemy teraz tym vanem, bo on jest cały czas na chodzie, jest sprawny, wszystkie tam nasze rzeczy są, przyprawy, poduszki, wszystko tam jest, więc nie trzeba będzie nawet się specjalnie pakować. Jedziemy tym, objeździmy całą tą północ Polski i... Północ? Południe? Północ. I wrócimy później tutaj do Suchej. Dokończymy vana i potem wyruszymy vanem w testową podróż. Zmieniły się znowu takie nasze wizje i plany, gdzie ta podróż testowa będzie, ale też na razie nie będę mówił, ponieważ to się jeszcze może wszystko odwidzi i wszystko się jeszcze może zmienić. Więc na tą chwilę, moi drodzy, zamykamy, zawieszamy program pod tytułem budowa nowego campervana. Wrócimy do tego za tydzień, za 2 tygodnie. Dzisiaj ten odcinek jest taki, jak widzicie, no po prostu posklejany, no bo tu się tyle rzeczy dzieje, że nie jestem w stanie nawet to jakoś specjalnie ogarnąć, ale teraz jeszcze parę słów powiem o Chorwacji i o tym, jak to wszystko wyglądało i jak tam można jechać i tak dalej. Sytuacja covidowa i kontrole na granicy wyglądały w ten sposób, że po wylądowaniu na lotnisku w Splicie, podczas kontroli paszportowej, pan się zapytał o testy. Ja mu pokazałem, że mam paszport covidowy, czyli to taką kartkę wydrukowaną, na której jest napisane, że przyjęliśmy dwie dawki szczepionki. No i on tylko po prostu to zobaczył i nawet tego nie otworzył, tylko zobaczył, że mam taką kartkę i powiedział: dobra, do widzenia. Z naszych poprzednich powrotów covidowych do Polski to zawsze coś wychodziło. No i właśnie teraz znowu wyszło. Okazało się, że brakuje mi 2 dni do zwolnienia z kwarantanny, ponieważ jak się okazuje, mimo że Chorwacja jest w Unii Europejskiej, to nie jest w strefie Schengen, a jak ktoś nie jest w strefie Schengen, no to na pewno zaraża się COVID-em i to jest jakiś totalny absurd i nonsens, ale no nie było możliwości nawet się kłócić na tej granicy. Pan powiedział, że no niestety
system go nie puszcza. Jest informacja, że muszę mnie skierować na kwarantannę. Kaśki nie, ale mnie tak. Więc zostałem skierowany na kwarantannę 10-dniową. Natomiast szybciutko na drugi dzień pojechałem na testy i zrobili mi ten test antygenowy za 80 zł w Suskim Szpitalu. I na dosłownie pani pomiziała nosek tymi pałeczkami. Bardzo miło, sympatycznie, i wyniki oni od razu wpisują do systemu i wtedy automatycznie człowiek zostaje, jeżeli jest negatywny test, to człowiek zostaje zwolniony z kwarantanny. A co do samej Chorwacji, to muszę wam powiedzieć, że w życiu jeszcze nie widziałem w sezonie wakacyjnym tak małej ilości turystów, jak tym razem. Na plaży w piątek, sobotę było dosyć sporo ludzi, w niedzielę nie wiemy, bo cały dzień spędziliśmy na łódce, ale w poniedziałek, jak poszliśmy na plażę, no to nie było kompletnie w ogóle ludzi, nic, ani rano, ani po południu, dosłownie garstka ludzi, i to z czego większość mówiła po chorwacku, więc chyba jednak jeszcze ta epidemia i ta pandemia i to wszystko, co się dzieje w związku z tym, zablokowało wyjazdy zagraniczne ludzi i przez to też jest luźniej. Restauracje są otwarte, można sobie usiąść, nie trzeba długo czekać na stolik, albo w ogóle nie trzeba na stolik czekać. Z wynajmem łódki to też było last minute, że poszliśmy do portu, Krzysiek znalazł jakąś łódkę, wynajął i za godzinę już byliśmy na niej i płynęliśmy, więc... Więc jest ciekawie. Ciekawie i tak zobaczyć taką Chorwację mniej zatłoczoną. Ciekawy jestem, jak będzie nad polskim Bałtykiem, bo tam też się wybieramy. Czy tam też będą miejsca wolne, puste plaże? Mam takie przeczucie, że nie, ale to się okaże za tydzień albo za dwa tygodnie. A jeżeli ktoś z was ma jeszcze jakieś pytania związane z wyjazdem do Chorwacji, to możecie pisać w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć i pomóc na tyle i na ile wiem. Natomiast te wszystkie sprawy przejazdów to najlepiej sprawdzać na stronach oficjalnych gov.pl, bo na tych portalach internetowych i newsowych to nie są do końca... No nie są to wiarygodne informacje, tak jak z tą kwarantanną mają. Niby nie ma, a na gwarancji okazało się, że jest. Kończymy pomalutku ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. My już jesteśmy spakowani. Domykamy szafki i ruszamy w drogę na Mazury, a następnie nad Polskie Morze. Jak widzicie, tutaj za mną wisi deska surfingowa, ponieważ Kasia chciałaby w tym roku spróbować bałtyckich fal i surfować na nich. Nie wiem, czy to się uda. Ja na pewno będę obserwował z plaży i będę to nagrywał dla was, żebyście to mogli zobaczyć. Jeżeli macie jakieś miejscówki i znacie jakieś miejscówki nad polskim morzem, gdzie można byłoby się na dziko zatrzymać bezpiecznie i przyjemnie, najlepiej z widokiem na Bałtyk, to nam bardzo proszę napiszcie, ponieważ my jeszcze nigdy nie byliśmy nad polskim morzem kamperem, więc nie wiemy, na pewno nie chcemy do turystycznych miejscowości, jakichś takich wielkich, gdzie jest milion ludzi na plaży, tam nie chcemy jechać. Jeżeli byłaby jakaś opcja gdzieś po prostu na dziko, no to byłoby super i bardzo prosimy, żeby się nam napisali w komentarzu albo w wiadomości. Już teraz serdecznie dziękujemy za każdą taką właśnie wiadomość i polecajkę. No i co? I chyba tyle. Ruszamy w drogę spakowani, zadowoleni, naładowani chorwackim i polskim słońcem i zobaczymy, jak nad tym polskim Bałtykiem się vanlife'uje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.